Szanowni Państwo, witam dzisiaj w wydaniu Peryskopu i przedstawiam gościa wyjątkowego, pan Edward Moskal, prezes P&A i Kongresu Polonii Amerykańskiej. Panie prezesie, witam w programie telewizyjnym. Jest pan po raz pierwszy w naszym programie gościem. Przyjechał pan aż z Chicago. Dzisiaj wielka uroczystość, bo 100 lat P&A. Tak jest. Ponad 100 lat. O, grupy naszej związkowej, tak. Tak. Przy okazji chciałem się dowiedzieć, którym pan z kolei jest prezesem P&A? Z kolei jestem już w 6 czy 7. Tak, bo to w końcu cały wiek. Ja przyjąłem prezesstwo po zgonie świętej pamięci pana Mazowskiego w 1988 roku. Tak, i jest pan prezesem obydwu organizacji jednocześnie. Tak, tak. Za parę miesięcy po objęciu prezesa związku to i kongresu przez wyborach. Panie Edwardzie, jaki jest przede wszystkim cel tej Polskiej Organizacji tego Związku Narodowego? Czy on jest zbliżony do kongresu, czy ma jakieś inne po prostu swoje zadanie? Związek Narodowy Polski już ma 118 lat. To było złączenie grup w Filadelfii dla pomocy dla polskiego narodu, który się znajdował tu na ziemi waszyngtońskich, ażeby polepszyć ich byt tu w tym kraju. Wiedzieli, przyszłość wymaga fundamenty. Jedności jakiejś w danym narodzie. Fundamenty finansowe, ażeby skupić te wszystkie nasze narody i pomagać im finansowo. I tak się stało. Sprzedajemy asekuracje na życie i jesteśmy, ja bym powiedział, dzisiaj bardzo szczęśliwi. Stoimy na bardzo wysokim szczeblu, ponad 320 milionów dolarów w naszych zasobach. Nasze tak zwane surplus, ponad 37 milionów dolarów. Kupiliśmy bank, który obejmujemy już w czerwcu. To kongres się więcej sila i rozszerza finansowo. Proszę pana, a czy ta organizacja jednocześnie stworzyła jakieś lobby polityczne, które ma wpływ na politykę w tym kraju, w Stanach Zjednoczonych? W naszej organizacji, podług regułów stanowych i federalnych, nam nie jest wolno. To nie jest polityczna organizacja. Nie, nie jest polityczna. To, czym już zaistniał kongres. Kongres jest tą ramionią polityczną i oni załatwiają sprawy polityczne. Czyli dzisiaj w Harco to celebrujemy tu 100-letnią rocznicę tej tutaj miejscowej organizacji. Tak. Związku Narodowego Polskiego, grupa 464. Czyli ja rozumiem, że Kongres Polonii Amerykańskiej może reprezentować właśnie taką jakoś te lobby swoje polityczne, jest bardziej polityczną organizacją. Tak, bo Kongres jest skupisko tych wszystkich polskich organizacji. Nie stworzysz nawet i oddział kongresowy, to musisz mieć 100 organizacji polskich i się składa jeden oddział. I do tego stopnia Kongres prowadzi nasze inicjatywy w Waszyngtonie, ale przy pomocy Związku, Zjednoczenia, tych innych organizacji, które dodawają finansowo na utrzymanie tej organizacji. Proszę Państwa, pan prezes jest autorem listu sprzed 2 lat, jeśli się nie mylę, do otwartego listu do prezydenta Rzeczypospolitej Kwaśniewskiego. Jaki odzew był ze strony prezydenta do pana po tym liście? On nie było błogosławieństwo na pewno, ale my przyszli do tego stopnia, że my się zgadzamy się nie zgadzać. Tak. Proszę pana, w przedostatnim wydaniu z kolei Weterana Gazety, która dociera tylko i wyłącznie do weteranów, konkretnie do członków Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. I napisał pan również świetną, wspaniałą odezwę. Ja to odczułem to tak, że po prostu wasze przedstawicielstwa, czyli Kongres Polonii Amerykańskiej, który ma swoje organizacje w danym stanie, jakoś nie słucha się was tam w tym Chicago i rządzi się po swojemu. Czy to na pewno jest niezdrowe, ale czy po tym z kolei liście uważa pan, że się coś poprawi? Niech mi pan wytłumaczy, co to ma znaczyć, że sami dzielnie wszyscy robią. Ja tego nigdy nie słyszałem. No, że po prostu się rządzą jakoś w swojej organizacji, nie konsultując to z wami. No, stosują, powiedzmy, jakoś tam odezwę w sprawie ważnej, gdzie powinien to zrobić zarząd główny, jakby to powiedzieć, za waszą zgodą. Ja jeszcze tego nie widzę, ale pan powinien wiedzieć lepiej niż ja i może mi pan wytłumaczyć, kto tak robi. No wie pan, ja myślę, że zarząd główny, który jest w Chicago, wy macie jako organizacja największy wpływ na to, bo jest jakiś przepis, jest regulamin, którego się należy trzymać. Mm-hmm. I to miał na uwadze, czy nie zauważy pan, że oddziałowe po prostu dyrekcje robią to jakoś troszkę po swojemu? Mi się zdaje, że od czasu do czasu tak słyszymy, ale to nie jedno z Chicago. Tam mamy w New Jersey, New York,
w Kalifornii czasy mają, ale to jest demokracja. Każdy ma inne poglądy, inne podejścia czasem. Ja się z nimi zgadzam, bo oni widzą i coś wiedzą lepiej niż nawet i my. I to powinni odpowiadać na takie sprawy, jak myśmy mieli te spotkanie w Los Angeles, Marymount College, gdzie to było też pewne przezbywanie się tam, rachunek sumienia od człowieka, który nie był doświadczony dosyć, ażeby żądał rachunek sumienia z naszego społeczeństwa w Polsce. To nie jest jego biznes. Znowu teraz ta konferencja, która była w Ann Arbor. Tam pan Miknik tam się wysławiał, ale pan Miknik mi się zdaje, chce się wybrać na jakiegoś świętego. Ja bym pierwszy podpisał jego kontrakt, ażeby poszedł na tego świętego. Czyli rozumiem, że pan doskonale obserwuje życie polityczne, które się dzieje w Polsce i dlatego ta pana po prostu jakoś jest reakcja, ja myślę, że prawidłowa. Jednocześnie pan reprezentuje Polonię tutaj w Stanach Zjednoczonych i na końcu, proszę pana, chciałem takie pytanie, czy pan wie doskonale, ilu Kongres Polonii i PNA ma członków tutaj zarejestrowanych? Tu w stanie... W ogóle w Stanach Zjednoczonych. Ponad 250 tysięcy. O, jest to ćwierć miliona, czyli jest to duża, dość silna tak organizacja. Przez nasze bramy już przeszło 3 miliony ludzi, już poszło przez nasze bramy. Rozumiem. Dziękuję, panie prezesie, za rozmowę. Życzę wygranych w następnych wyborach. Bo jest pan bardzo popularny. Mimo, że ma pan przeciwników, to jednak pan zawsze wygrywa te wybory. To znaczy, że dobrze. Ja bym się tym nie zgadzał, że nie mam przeciwników. No ma pan, ale mimo, że ma pan, to ja mówię, że pan wygrywa. Ja mogę dobrze spać. Czyli swój obowiązek spełni pan spokojnie, dlatego pan może spokojnie spać. Czyli uważa staram pan, że... się, staram się. Dziękuję. Proszę. Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia.